Tego się, Marku, nie możesz doczekać? Żeby wyciągać te dekoracje? Dekoracje. Tak nie. Mi po prostu tak się nie mogę doczekać, że chyba się rozpłaczę. Słuchajcie, ja się nie mogę właśnie doczekać tego, jak będziemy mieć nowy dom i będę sobie to wszystko gdzieś trzymać, na pewno na żadnym strychu, bo tam strychu nie będziemy mieli, więc wszystko będziemy będzie... Będziemy specjalnie dla Ciebie zrobić. Nie. Ja chcę właśnie takie mieć miejsce, że sobie będę układać te dekoracje i sama sobie będę mogła je wyciągać. Bo wiecie, tutaj też bym mogła to sama zrobić, ale po pierwsze zajmuje to kupę czasu. Ale po co, jak można mężowi tu? O Jezu, tak? I teraz będzie najświętszy Marek po prostu, nie? No, tak jest zawsze. Nie, a jest to tak, że tam niektórych rzeczy nie da się samemu wyciągnąć, bo jest bardzo mały ten otwór i niektóre pudełka są duże, ciężkie i naprawdę można się spierdzielić z tej drabinki. No, ale że Marek jest takim wspaniałym, kochającym mężem, który zawsze słucha się żony i zawsze jak żona prosi, żeby on to zrobił. Wszystko z uśmiechem na ustach. Dobra, zaczynamy w końcu. I zaraz taki szczur na mnie. Co tak patrzysz? Na ciebie idziesz. Na mnie. W tym garażu masz fajne. Muszę kurde zacząć tu wypalać. Rzeczy. Co? Nie, bo się tam zawsze wchodzi, za każdym razem. Weź, serio. Dobra, kochani, ja jestem w Home Depot i słuchajcie, szukam trytek, bo Markowi się skończyły, a ja muszę kupić do moich dekoracji halloweenowych. Tutaj zresztą w oddali widzicie dekoracje halloweenowe, ale już jest tyle świątecznych, że już Wam też nagrywam kolejny odcinek właśnie przyglądu dekoracji świątecznych tutaj w sklepach w Stanach. Będzie parę na pewno odcinków. Tutaj mamy jeszcze pozostałości. Zobaczcie, już jest tego naprawdę mało. Bardzo dużo ludzi jednak to kupuje co roku. I nawet tych wielkich już jest bardzo mało, a tu było tak dużo tych dekoracji, a ja je dalej szukam. Czekajcie, Marek mi mówił, że to będzie na elektryce gdzieś. To chyba będzie po tej drugiej stronie. Dobra, idę szukać. Dobra, słuchajcie, mam i cieszę się, że tak mi się udało to szybko znaleźć. Tylko teraz się zastanawiam, czy czarne, czy białe, które będą lepiej pasować. Ale chyba wezmę czarne. Chyba tak się nie będą odznaczać jak te białe. Chociaż... A, wezmę czarne. No hejka, kochani, witam się z Wami sprzed naszego domu tutaj na Florydzie i powiem Wam, że dzisiaj jest zimno jak na Florydę. My osobiście z tego się bardzo cieszymy, bo byśmy bardzo chcieli, żeby taka pogoda została, ale ponoć w tym roku, słuchajcie, teraz taka pogodynka mi się włączyła, w tym roku ma być naprawdę zimno na Florydzie, znaczy ma być zimna zima. Zimna, czyli jakie, zapytacie się, ile stopni, więc moi drodzy, musicie sobie też brać, ja to zawsze Wam tłumaczę, bo jeżeli Wam powiem, że dzisiaj jest 14 stopni, teraz to już pewnie koło 20, ale rano było 14 stopni, to jest to naprawdę bardzo zimno jak na Florydę. Zimą może być 12, 10 stopni, ale tu jest inna, słuchajcie, inny poziom wilgotności, inny całkowicie klimat, więc jeżeli ja w weekend, uwaga, miałam 31 stopni,
a dziś mam 20, czy nawet spadło rano do 14, to pomyślcie sobie, jaki to jest duży przeskok i naprawdę przy tej wilgotności, przy tym klimacie jest naprawdę chłodno. Nawet bym wam powiedziała, że teraz bym jeszcze założyła jakąś kamizelkę na siebie, bo jest naprawdę chłodno. Ale zaraz zaczniemy się ruszać, przynajmniej ja, a wy będziecie na mnie patrzeć, więc będziemy robić dekoracje halloweenowe. Jest idealna pogoda do tego. Jak widzieliście w poprzednich vlogach, ja sobie tutaj umyłam już ładnie wejście. Przestawiłam sobie kwiaty, które zresztą muszę je podlać. One bardzo ładnie tutaj w tym pomarańczowym odcieniu pasują do tych dekoracji. I myślałam, żeby może, wiecie, jakoś pozmieniać te dekoracje w tym roku, ale stwierdziłam, że po co? Za rok będziemy już robić dekoracje na nowym domu. To są ostatnie dekoracje halloweenowe w tym domu. Więc mówię, zostawię te dekoracje takie, jak już są. Dodam coś nowego, bo zawsze coś tam innego wymyślam, a mam jeden fajny pomysł. I po prostu zrobimy na pewno coś innego niż w zeszłym roku. Wiem, że bardzo czekaliście na te dekoracje, więc dzisiaj już zaczynam je robić. I od czego zaczynamy? Jak widzicie, drzwi są puste. I mam zamiar czymś się na pewno obkleić. Więc, kochani, właśnie mój sąsiad przyjechał. Wieszamy moje dekoracje, które już od chyba 2 lat mam na drzwiach i pomyślałam, że jeszcze dokupię jakieś lampki do nich, żeby wieczorkiem fajny miały klimacik. Dwie dynie, które już bardzo dobrze znacie, to są te plastikowe dynie, które, słuchajcie, one świecą wieczorem, więc są bardzo fajne i tak myślę, że w przyszłym roku chyba zmienię trochę im kolor. Nawet w tym roku myślałam, żeby coś z nimi pozmieniać, bo one już się troszeczkę nam zużyły, gdzieniegdzie są obskrobane, ale ogólnie bardzo mi się podobają, więc na pewno coś w przyszłym roku będę z nimi kombinować, a w tym roku, jak co roku można powiedzieć, staną tutaj przed domem, będą witać gości. Albo dzieci, które przyjdą po cukierki. O, jedna tu, a druga tu. Zaraz jeszcze muszę, słuchajcie, przewód znaleźć, żeby je po prostu połączyć, ale chyba mam go tam z tyłu. No i zobaczcie, tak to się przedstawia. Trochę może jeszcze je bardziej wystawię, żeby je było bardziej widać. W ten sposób. O, troszkę je widać. No dobra. Chyba, że je w ogóle przestawić. No dobra, zobaczymy. Później jeszcze będziemy kombinować. Ja idę teraz do garażu po kolejne rzeczy. No dobra, kochani. Kolejna dekoracja, która właśnie będzie nowością w tym roku. Pamiętacie? Ten, kto mnie ogląda co roku, tego gościa. On był w zeszłym roku przymocowany tutaj na, wisiał sobie na tej kolumnie tutaj przed domem, a w tym roku pomyślałam, że dokupię jeszcze jednego. One bardzo szybko znikają, one są dostępne w Targecie już od zeszłego roku i bardzo mi się podobają, to jest taki, wiecie, król pumpkinów, w ogóle motyw dyń mi się bardzo podoba na Halloween, więc stwierdziłam, że będą fajnie wyglądać, później mogę je jeszcze przebrać, nie wiem, czy będę im zakładać jakieś czapki, czy jakieś inne tam rzeczy, zobaczymy. Myślę też, żeby jakieś może lampki takie solarowe na nie założyć, żeby też oni się świecili jakby w nocy. Do tego potrzebuję właśnie rurki, które ostatnio kupowaliśmy z Markiem, i trytki. I będę na trytki je przymocowywać właśnie, o, w ten sposób, zobaczcie, rurki prawie w ogóle nie będzie widać, one będą tak stały i będą ze sobą gadać, więc takie zaraz tu przymocuję.
Tadam, już dwa stoją. Zaraz będą sobie gadać razem ze sobą. Tak myślę jeszcze, co by tutaj do nich wymyśleć. I mam takie bardzo fajne liście, zobaczcie, jesienne. Thank you. Moi sąsiedzi podjechali rowerem i powiedzieli, że bardzo im się podobają, że fajnie wyglądają, więc takie zostawię. Jeszcze stwierdziłam, że chyba będę musiała wejść znowu na strych. Oreo tutaj szczeka, bo usłyszała sąsiadów. I coś jeszcze im zamocuję fajnego, żeby to bardziej tak, wiecie, zabawniej wyglądało. I teraz zabierzemy się za to okno. Muszę wyjść na drabinę, mam nadzieję, że sięgnę, bo chciałabym tam przymocować pajęczynę z pająkiem. Będzie to ciekawie oglądać, ale zanim to zaczniemy robić, to jeszcze słuchajcie, tutaj przed nimi coś jeszcze dołączę, więc zaraz zobaczycie, co tutaj będzie jeszcze koło nich. Mam takie fajne małe dynki, które dokupiłam w tym roku i one bardzo fajnie też wyglądają w doniczkach, ale bardzo fajnie będą tutaj wyglądać, jak będą wbite obok tych dyń, więc zaraz zobaczycie efekt. Ta-da! Fajnie to wygląda. Dobra, i jeszcze coś, słuchajcie, do nich dołożymy. Ale oni śmiesznie wyglądają. No dobra, to zabieramy się teraz za resztę. Teraz będziemy tutaj dekorować te dynie i jak widzicie, mam takie fajne ręce wiedźmy i nogi wiedźmy, więc one będą jakby wystawać z donic. Ja je też używam już co roku, jak widzicie, z nimi się nic nie dzieje, bardzo są fajne, też są dostępne w Targecie. W tym roku to w ogóle jest tak dużo i zombiaków, i jakichś tam innych rzeczy, że można naprawdę się fajnie pobawić. O, dobra, więc montujemy rączki czarownicy, wbijam je tak do końca. I druga, o, w ten sposób. O. I teraz nogi. Tadam, gotowy. Dobra, kochani, teraz muszę się wdrapać o tutaj. Już widzicie, drabinę sobie postawiłam. I zahaczę sobie przy okazji, że mam jeszcze cały czas zamkniętą tą żaluzję przeciwhuraganową, bo niestety te dwa duże okna mamy niewymienione i one muszą mieć te żaluzje przeciwhuraganowe, zresztą to na dole tak samo, a u nas cały czas jednak jeszcze nie minęło to zagrożenie, więc wolę, żeby ta żaluzja tam była zasłonięta. I moi drodzy, akurat tam mam uchwyt, więc powinnam sobie to jakoś zamontować i stamtąd będzie szła tutaj pajęczyna. Powinno to mega fajnie wyglądać, zrobić takie tło fajne domu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Ale najpierw muszę rozplątać pajęczynę.
No dobra, chyba tu mamy. Fajnie to wygląda. Zobaczcie ten efekt. I przynajmniej nikomu w tym roku nie będzie przeszkadzać, że jest ta pajęczyna. Zawsze była tutaj w przejściu, jak pamiętacie, a w tym roku miałam gdzie to zamocować, więc tym bardziej jest to... No fajnie to wygląda. Sami ocencie. No nic, dobra. Co tu jeszcze możemy dodać? Dobra, słuchajcie, bo tutaj panowie przyjechali skosić trawę do moich sąsiadów. Bez zbędnego gadania zajmiemy się jeszcze drzwiami. Na taśmę taką malarską przyklejam pająki do drzwi, bo nic się nim nie stanie, farba nie zejdzie, a bardzo to się dobrze trzyma, już nie raz próbowałam. Dobra, i gotowe. Kochani, kochani, właśnie sobie robię taką małą przekąskę. Tutaj mam ser pleśniowy, taki typowy brie. Może już znacie to, ten sposób, rozgrzewa się go właśnie na grillu. No niestety musi być on w folii, nie znam innej metody. Jeśli wy znacie, to dajcie znać w komentarzach. Wiem, że nie za zdrowo jest teraz z tą folią tam działać, ale wtedy on się najlepiej rozpuszcza i jest przepyszny na grzanki. Zaraz wam później pokażę, jak on wygląda, jak się już fajnie rozpuści. Idealna przekąska w ciągu dnia. Dobra, kochani, mam tutaj grzaneczki. Trochę mi się one zgrzały, ale to nic, jeszcze nie są takie najgorsze. I tu mam, słuchajcie, serek. I on tak pięknie wygląda. I zaraz wam go pokażę, o co mi chodzi. Tutaj go sobie rozkroimy i on jest, zobaczcie, jaki lejący, fajny, i do tego jakieś przyprawy, jeśli lubicie, a jak nie, to ja nawet samo tak jem, nie? Jest to przepyszne. Przepis dostałam od Sandry mojej, którą już widzieliście nie na jednym vlogu, a ona ten przepis ma od swojej mamy, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że dziewczyny mnie od czasu do czasu oglądają. Jest to przepyszne, nie? Nie wiem, jak to wychodzi, tak wiecie, nie na grillu, ale ponoć w piekarniku też to się sprawdza. Dajcie znać, czy tak jedliście w takiej formie ser. Jejku, przepyszne, w takiej porze lunchowej, idealne. Przepycha. Kochani, kochani, a teraz przyjechałam z Wikusią do Party City. Z Wiką wybieramy kostium, znaczy Wika ma pewien pomysł i musi dużo jakby zrobić w tym kostiumie sama, więc musimy tylko jakby podstawę kupić, a resztę Wiktoria będzie robić, więc teraz szukamy. Ale tu są takie wykręte rzeczy, zobaczcie ten kapelusz. Patrzcie to. Iha, podoba mi się. No, więc idziemy, szukamy. Oczywiście wam pokażemy coś ciekawego, bo Wika w piątek ma konkurs w szkole na kostium. O nie. Nie zakładaj tego, proszę. Ojejku, jesteś straszna w tym. Wikusia mówi, że możemy być z tatą peanut butter and jelly. O, to też jest fajne. Albo pizzą, kawałkami pizzy. Albo, no, albo kurczakami z Markiem. No dobra, szukamy. Wika, kostiumu dla ciebie. Barbie, Barbie, Barbie. Jest Barbie? Barbie. O, Barbie jest. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ale dużo tutaj tego wszystkiego jest. Kostium, który wybrała Wika, jest przerażający, ale my go będziemy całkowicie przerabiać. Ale go w ogóle jest fajna ta torba. Jest ładnie zrobiona, naprawdę. Nie, to jest za duże, Wikuśka, na ciebie. O, rany.
Can we look at the candy section? Możemy. O! Best costume. Fajna nagroda. Look how cute these look! I like the snake one. A mi się to podoba. I like the snake one. Mi się to z grzybkami podoba. I like the one with the snake, it's cute. No ładne. A ciekawe, czy tu są lampki, bo ja potrzebuję lampki takie. Nie, tylko te maski są okropne. O, to takie pozytywne te. Yeah. Jeśli mogą być pozytywne. Nie. Oh god. Okropne są, ale tutaj zobaczcie, co jest. To jest niezłe. On się świecił dopiero co jak wchodziłyśmy. O. Dobry jest. Taki wikuś na nowym domu, fajnie by wyglądał, co? Przy drzewie by sobie stał. Ale jest ogromny. Teraz jestem już z całą dwójeczką w Targecie i zobaczcie, jakie fajne są dekoracje. Takie trochę na święto dziękczynienia jesienne, ale bardziej typowe na święto dziękczynienia z indykiem. Tutaj mamy projektanta, który wymyślił, ale już nie ma tego indyka, jest przepiękny ten indyk, ale równie piękne są tutaj dodatki, poduszki, wycieraczki. Rzadko są takie typowe na święto dziękczynienia dekoracje. Tutaj zobaczcie, takie papierowe, fajne na stół. No, a tutaj są takie bardzo fajne, wow, kolorowanki, że można położyć, żeby dzieci malowały. To jest superanckie. Bardzo fajne. Super to. Piękne. A tutaj zobaczcie, jakie ładne do sosu, do gravy, do indyka. Tutaj talerze do indyka. Patrzcie, jakie piękne. Naprawdę bardzo ładna jest ta kolekcja i cena też jest spoko, jak na to wszystko. No piękne są te rzeczy, prawda? Przepiękne są, naprawdę. Ta kolekcja jest cudna. Zobaczcie, jaka deska fajna. Jaki indyk, a jakie talerze piękne. No piękne, zobacz, jak liście sałaty. Ty lubisz sałatę. Tak. Ale zobacz, jakie te poduszki są piękne tutaj wyszywane. Do domu. I to jakie ładne, zobaczcie, jaka piękna. Oh my god. No widzisz, nawet jest wycieraczka. O, patrzcie, jest nawet miska sałata, ale ja mówię, że my na święto dziękczynienia nie robimy sałatę. Nie, sałatę robimy, ale już mamy taką zestawę typowo świąteczną, taką bożonarodzeniową, więc tym razem tego nie kupimy, ale naprawdę piękne. Ta-dam, kochani, tak to się przedstawia wieczorem. Trochę mnie wkurza, że tutaj te dynie tak się zasłaniają od krzaczorów. Może je, o, tak przesunę, żeby było je lepiej widać. O, fajnie, jak to się tak wszystko świeci. Ma to swój klimacik, a zaraz Wam pokażę naszą parkę, bo też żeśmy wymyślili pewną rzecz, żeby było fajnie ich widać. Trochę jeszcze, wiecie, tutaj by można było coś pokombinować, żeby to się wszystko świeciło, ale mówię, w tym roku takie na szybko dekoracje, nie jest ich dużo, ale przynajmniej taki fajny klimacik robią, ale w przyszłym roku to ja tak zaszaleję, że głowa mała, już się nie mogę doczekać. A tak się przedstawia nasza parka, która sobie tutaj ze sobą gada, jak widzicie. I tutaj właśnie kupiliśmy takie zwykłe reflektory, które są na baterie słoneczne i fajnie jeszcze się podświetlają, więc to wszystko robi taki fajny klimacik przed domem. Bardzo fajnie to wygląda. Nam się bardzo podoba, mimo tego, że mówię, nie ma jakoś dużo tych dekoracji w tym roku, ale w przyszłym to dopiero będzie szaleństwo.